Witam Was gorąco w tym nowym miejscu w Zambrowie. Jest naprawdę fajnie, więc... Będzie jeszcze lepiej. No, super. Wychodziłem z domu, zerknąłem w lustro, zobaczyłem, że nie wyglądam już jak ortodoksyjny wiking. To wszystko przez to, że pozamykali fryzjerów w dobie koronawirusa i jak wiecie, to u fryzjera najbardziej agresywnie ta bestia gryzie ludzi. I to możliwe, że są z fryzjerami w zmowie. No, w każdym razie w moim wyglądzie za wiele poprawić się nie da, ale myślę, że dobrze będzie, jeśli pogrzebiemy sobie w duchowych prawdach, które dzisiaj chcę pokazać z listu do Efezjan. List do Efezjan jest jednym chyba z najczęściej czytanych przeze mnie tekstów biblijnych, bo choć Biblię raczej dosyć często czytam, to są takie księgi, które częściej niż inne i list do Efezjan do takich należy z racji tego, że jest niesamowicie bogaty w treść. Przy niezbyt wielkiej swojej długości to jednak porusza tak wiele istotnych tematów i mówi o nich w sposób tak jasny, że warto go znać, a jak kogoś poniesie i nie ma co robić, to nawet nauczyć się na pamięć. Nie pożałuję. Ja na razie nie świecę przykładem w tej kwestii, ale może trochę szkoda, że kiedyś tego nie zrobiłem. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, odnosi się do dwóch fragmentów z listu do Efezjan. I są to dwie modlitwy apostoła Pawła. W pierwszej części poruszę, pewnie jak się domyślacie, pierwszą modlitwę apostoła Pawła, która znajduje się w pierwszym rozdziale. I myślę, że te teksty mają ogromne znaczenie. Kiedy studiujemy Biblię od lat, to przychodzą nam do głowy różne dziwne pomysły, żeby spojrzeć na nią w taki sposób wybiórczy. I kiedy na przykład spojrzy się na kazania wypowiedziane w Dziejach Apostolskich, możemy tam znaleźć coś ciekawego dotyczącego tego, w jaki sposób ewangelizuje się ludzi, w jaki sposób według Bożego pomysłu Ewangelię należało przekazywać. A kiedy na przykład spojrzymy na modlitwy, które zostały uwiecznione w Nowym Testamencie, to też zobaczymy, że nie stało się to przypadkowo, że są w tym pewne wzorcowe treści. I myślę, że tutaj fajnie będzie, jeśli rzucimy okiem na to, co apostoł Paweł w swoich modlitwach mówił w liście do Efezjan, dlatego że to jest naprawdę bardzo ciekawe pod kątem duchowego rozwoju. W pierwszym rozdziale, w 15 wersecie są takie słowa. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. To jeszcze nie jest treść modlitwy, to jest wstęp do modlitwy, ale myślę, że warto też na to zwrócić uwagę. Kiedy apostoł Paweł dostawał wieści dotyczące tego, co dzieje się z ludźmi, których przyprowadził do Boga w Efezie, a przebywał wtedy dość daleko od nich, bardzo, bardzo się ucieszył. Kiedy dowiedział o tym, że naprawdę funkcjonują w wierze i w miłości do wszystkich świętych. Myślę, że są to słowa, które mogą wydawać się takie bardzo proste, no bo przecież no, wierzący powinni wierzyć, no, mamy przykazanie miłości, to powinniśmy się wszyscy miłować straszliwie, albo przynajmniej normalnie, jak straszliwie nie wychodzi, ale prawda jest taka, że rzeczy oczywiste często są tymi, w których najbardziej zawodzimy. I kiedy spojrzymy na chrześcijaństwo z perspektywy wieków, a nawet jeśli nie posługujemy się jakąś wielką wiedzą historyczną, tylko spojrzymy na chrześcijaństwo takim, jakim je znamy w XX, XXI wieku, to możemy zauważyć, że trwanie w wierze
To niekoniecznie jest coś takiego oczywistego, z czym można spotkać się pośród wierzących ludzi, dlatego że kiedy próbujemy dotykać tego tematu, to często okazuje się, że tak zwani wierzący nawet nie potrafią zdefiniować, czym jest naprawdę wiara. A kiedy próbujemy już dowiadywać się o tym, w jaki sposób się ową wiarą posługują, co z owej wiary wynika, to okazuje się, że gdyby tej wiary w ogóle nie było, to w życiu niejednej osoby nic by się nie zmieniło. Dlatego też jest w Nowym Testamencie takie wezwanie: badajcie siebie, czy trwacie w wierze. Dlaczego? Dlatego, że człowiek może nawrócić się, może chodzić do kościoła, może uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, ale może od dawna nie trwać w wierze. Juda w swoim liście, który jest w Nowym Testamencie tuż przed Apokalipsą, napisał, że powodem, dla którego postanowił napisać swój list, było to, aby zachęcić wierzących do tego, by podjęli walkę za wiarę. I nie chodzi tutaj o walkę międzywyznaniową, bo wtedy to nie był problem. Nie chodzi o to, że chrześcijanie musieli jakoś głęboko bronić treści tego, w co wierzono, dlatego że w pierwszym wieku było to jeszcze dość spójne. Ale problem tkwił w tym, że jako człowiek możesz utracić wiarę, jeśli nie rozumiesz, czym wiara jest. Możesz nie trwać w wierze, możesz się deklarować jako wierzący, możesz uczestniczyć w różnych wierzących przedsięwzięciach, możesz mieć wierzących znajomych, ale jeśli nie trwasz w wierze, to twoje chrześcijaństwo stanie się nużące, niezrozumiałe, trudne, wynikające z poczucia obowiązku i w którymś momencie zaczniesz zadawać sobie pytanie o sens tego. Pismo mówi: badajcie siebie, czy trwacie w wierze. Jeśli trwasz w wierze, to mogę powiedzieć, co się wtedy dzieje. Masz poczucie bezpieczeństwa, masz powody do zadowolenia. Kiedy widzisz problemy, masz powody, by móc się do nich zdystansować i potraktować je jako coś przejściowego. Kiedy nie trwasz w wierze, nie masz też poczucia bezpieczeństwa. Kiedy nie trwasz w wierze, łatwo jest ci włączyć czarnowidztwo i zmartwienie. Kiedy nie trwasz w wierze, usiłujesz albo kontrolować wszystko, co się wokół ciebie dzieje, albo przyjmujesz odwrotną postawę, rezygnując ze wszystkiego, myśląc, że i tak na nic wpływu nie możesz mieć, więc co się będziesz szamotał przed nieuchronną katastrofą. Kiedy jesteś w wierze, zdajesz sobie sprawę, że jesteś osobą, którą opiekuje się Wszechmogący Bóg. Kiedy jesteś w wierze, wiesz, że Chrystus, który oddał za ciebie życie, nie oddał tego życia tak na próbę, żeby sprawdzić, czy będziesz grzeczny, a jak nie będziesz grzeczny, to cię wyrzuci do kosza i uzna za nieudany projekt. Jezus postanowił oddać za ciebie życie, dlatego że mu naprawdę na tobie zależy. I zależy mu nie tylko na twojej wieczności, zależy mu również na twojej doczesności, w której chce uczestniczyć, w której chce być z tobą zjednoczony i w której chce się objawić przez ciebie. Chrystus chce, by ludzie patrzący na ciebie zobaczyli jego dzieła, jego charakter, jego mądrość, jego miłość, jego obecność. I wcale nie musisz być doskonały do tego, by się to stało. Wystarczy, że on jest doskonały. Kwestia jest tego, czy my chcemy mu ufać, czy my chcemy mu wierzyć i pozostawać w nieustającej dyspozycji dla niego. Mojżesz był człowiekiem wielkiej wiary. Pewnego razu, kiedy bardzo mocno wbrew sobie powiedział Bogu tak, rozpoczął współdziałanie z Bogiem. Mojżesz nie był w stanie przewidzieć wszystkich problemów, które staną przed nim. Nie był w stanie wymyśleć wszystkich rozwiązań, ale Mojżesz wiedział jedno, że jeśli Wszechmogący wysłał go do wypełnienia jakiegoś zadania i obiecał mu swoje wsparcie, to wszystko pójdzie dobrze. My jesteśmy
dziećmi lepszego przymierza niż te, które dotyczyło Mojżesza. Jeśli Mojżesz, służąc prawu, które obnażało przed człowiekiem jego słabość i grzech, mógł korzystać nieustannie z Bożego wsparcia, to o ileż więcej my, którzy jesteśmy pod prawem łaski, w którym jesteśmy po to, by Bóg objawiał nad nami swoje przebaczenie, swoją troskę, swoją miłość, swoją mądrość, swoją niewyobrażalną dobroć. Mamy prawo Mu ufać, mamy prawo Mu wierzyć, mamy prawo oprzeć się na Nim tak bardzo, żeby stracić wszystkie powody do zmartwienia, żeby stracić wszystkie powody do strachu, żeby stracić wszystkie rzeczy, które mogłyby nas w jakikolwiek sposób atakować. Czy to znaczy, że w życiu wierzących ludzi nie będzie problemów? Będą. Ale my możemy przejść przez te problemy w wierze, w zaufaniu, w rzeczywistości, w której będziemy ciągle opierać się na tym, który postanowił stać się naszym Zbawicielem, Wybawcą, tym, który nas wyciągnie z tych problemów. I to była Jego obietnica, to był Jego pomysł. Jeśli uznajemy Go za godnego zaufania, w ten sposób trwając w wierze, doświadczamy też tego, co z owej wiary wynika. I apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, mówił o tym, że to naprawdę jest czymś, co robi na nim wrażenie, że ci ludzie trwają w wierze, że nie są tylko tymi, którzy kiedyś uwierzyli w Ewangelię, ale trwają w wierze. Ludzi, którzy kiedyś uwierzyli w przesłanie Ewangelii, można na świecie spotkać wielu, ale kiedy pojawiają się różne trudne sytuacje w ich życiu, wtedy widać, czy w tej wierze trwają, czy wybór, by uwierzyć, był czymś, co dotyczyło ich odległej przeszłości, a później zostało gdzieś zagrzebane i zapomniane. Idę w bardzo rozległą dygresję, z której dobrze będzie, jeśli wrócę, bo w ogóle nawet nie dojdziemy w tej części do treści modlitwy apostoła Pawła. Ale Paweł tutaj pisze również w tym wstępie o tym, że dowiedział się, że Efezjanie są ludźmi, którzy mają ogromną miłość do wszystkich świętych. I to jest coś niezwykle ważnego. Ja jako wierzący człowiek, jako człowiek, który jest w służbie od wielu lat, jako pastor, który głosił w takiej ilości kościołów, że nie potrafię tego policzyć, mogę powiedzieć, że prawdę mówiąc, to fakt, w którym można powiedzieć o jakimś zborze trwacie w miłości do siebie nawzajem, jest rzadkim faktem. Tego trzeba się uczyć, to trzeba pielęgnować, o to trzeba dbać, dlatego że jest to sfera, w którą diabeł chce z całej siły uderzyć. Diabeł zrobiłby wszystko, żebyśmy patrzyli na siebie z pogardą, podejrzliwością, konkurencją, rywalizacją. Zrobiłby wszystko, abyśmy odczuwali względem siebie niechęć czy jakiekolwiek inne rzeczy. Diabeł używa plotek, używa kłamstw, używa różnego rodzaju pocisków, dlatego że wie, że jeśli wierzący ludzie będą siebie kochać nawzajem i będą w jedności, to wtedy będzie to przyciągać Bożą obecność w taki sposób, że taka wspólnota będzie mogła stać się Bożą bronią przeciwko wszelkiej bezbożności w danym regionie. Taka wspólnota stanie się jak magnes, do którego przylgnie każda osoba szukająca Boga. I dlatego jest to coś, na co musimy zwrócić uwagę w sposób bardzo konkretny. Apostoł Paweł docenił to, że Efezjanie byli ludźmi wielkiej miłości, posiadali tą miłość. Coś intrygującego dzieje się, kiedy czytamy Apokalipsę. W drugim i trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy znajdują się listy osobiście podyktowane przez Jezusa do najważniejszych kościołów w tamtym regionie.
Nie były one podyktowane w zgodzie z porządkiem alfabetycznym czy jakimkolwiek innym. Trudno się takiego porządku dopatrywać, ale z jakiegoś powodu pierwszy kościół, do którego Jezus postanowił podyktować list, był to list do kościoła w Efezie. I zostało wypowiedziane tam wiele dobrych słów pod kątem tego kościoła, ale została też wypowiedziana pewna rzecz smutna. Ale mam ci za złe to, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Upamiętaj się więc, zawróć i zacznij zachowywać się tak jak wcześniej. Parafrazuję owe słowa. Co przez to możemy dostrzec? Zarówno apostoł Paweł, który zakładał ten kościół, jak i Jezus jako głowa kościoła, obaj wypowiadając się na temat kościoła w Efezie, zwrócili uwagę, że najsilniejszą stroną kościoła w Efezie nie były wielkie i spektakularne cuda, których było tam pełno. Kościół w Efezie był pełen najbardziej niezwykłych cudów i myślę, że w mało którym kościele działo się tak dużo cudów jak w Efezie. Kościół w Efezie był jednym z największych kościołów i najszybciej rosnącym. Kościół w Efezie był też kościołem, który bardzo długo posiadał opiekę najbardziej wybitnych postaci. Bardzo dużo czasu w Efezie spędził Paweł, bardzo dużo czasu spędził w Efezie Jan, który mieszkał tam wraz z matką Jezusa, która tam też została pochowana. W Efezie pojawiało się często wielu najbardziej wybitnych nauczycieli wczesnego chrześcijaństwa. Ale żaden z tych faktów nie został jakoś mocno podkreślony. To, co słyszymy w słowach Pawła i w słowach Jezusa, to to, że tą najbardziej robiącą wrażenie na Bogu rzeczą było to, że ci ludzie żyli w prawdziwej miłości względem siebie. I kiedy zaczęło im tego brakować, Chrystus od razu zwrócił na to uwagę. I od razu powiedział, to jest to, co należy czynić. To jest to, na czym musicie się skoncentrować. Więc widzicie, zanim doszedłem do samej modlitwy apostoła Pawła, czegoś po drodze się ciekawego dowiedzieliśmy. Co się dzieje dalej? 17 werset. I to jest już treść owej modlitwy Pawła. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Myślę, że dobrze będzie, jak się zatrzymamy na tym wersecie chwilę. Paweł więc modli się o to, aby Bóg dał nam ducha mądrości i objawienia, ale w pewnym konkretnym celu. W tym celu, byśmy go poznali. Są rzeczy, o których możemy się dowiedzieć. Na przykład, ja jestem lekko zainteresowany Islandią. Chciałbym tam kiedyś polecieć, chciałbym kiedyś zwiedzić Islandię. Dla mnie to jest taki kawałek świata, który jest bardzo podobny do mnie. Mało na nim rośnie. I w ogóle jest płaskie, mroczne i naprawdę bardzo mi się podoba. Więc Islandia jest bardzo ciekawym krajem. Mógłbym wam powiedzieć kilka ciekawostek na temat Islandii, ale to, że komukolwiek coś na ten temat powiem, nie spowoduje, że będziemy mieli jakieś większe doznanie tego kraju. Możemy się więcej dowiedzieć, ale mieć poznanie czegoś, myślę, że to jest kwestią bardziej praktyczną. Mogę opowiedzieć ci o jakimś człowieku i będzie to prawda, ale mogę ci o nim opowiedzieć po to, by ciebie z nim poznać. I wtedy przestaje to być już tylko teoria, ale zaczyna się dziać coś o wiele bardziej prawdziwego niż tylko wiedza na jakiś temat. I apostoł Paweł mówi, że potrzebujemy mieć ducha mądrości i objawienia po to, by poznać Boga. W niektórych krajach na świecie ciągle jest monarchia, więc mają swoich królów,
królowe i różnego rodzaju władców, zwykle w takich sytuacjach, gdzie istnieje monarchia, chociaż takie postępowanie dyplomatyczne wobec innych rządzących również często jest stosowane, jest pewien rodzaj etykiety, którą musimy się posługiwać, jeśli chcemy znaleźć się przed danym królem, władcą, kimś, kto sprawuje istotne stanowisko. Więc jeśli byśmy nie próbowali poznać tej etykiety, to prawdopodobnie nie moglibyśmy być też wpuszczeni przed oblicze takiejże osoby. Albo gdybyśmy weszli na bezczela, kierując się swoimi własnymi zasadami, to ktoś by mógł nas ściągnąć do parteru, pokazując, że tutaj musisz dostosować się do etykiety, jaka panuje w tym miejscu. Więc apostoł Paweł, modląc się o Efezjan, powiedział, że modli się o to, aby w ich wnętrzu pojawił się duch mądrości i objawienia, aby mogli zrozumieć, w jaki sposób mogą zbliżać się do Boga, w jaki sposób mogą Go poznać, w jaki sposób mogą Go doświadczyć. Potrzebujemy tego. Wszyscy wiemy, że Bóg jest wszechmogący, ale dlaczego nie możemy doświadczać Jego wszechmocy w każdej sytuacji, w której tylko byśmy chcieli? Wszyscy wiemy, że gdybyśmy byli bliżej Boga, może nasze różne problemy zostałyby rozwiązane. Bardzo często człowiek, który szamocze się w poszukiwaniu Boga, nie znajdując odpowiedzi na swoje potrzeby, zaczyna mieć pretensje w stosunku do Boga, dlaczego Bóg nie robi wszystkiego tak, jak ja bym tego chciał. I czasami zdarza się, że ktoś taki obraża się na Boga na dłuższy czas, ale później odkrywa, że jednak nie jest w stanie zrezygnować z poszukiwania Boga, dlatego że choć może nie doznał tak wiele, jakby chciał, to ta odrobina smaku wolności, której doświadczył poprzez swoje dotychczasowe poszukiwanie Boga, jest tak wyrazista, tak realna, że nie może temu zaprzeczyć i chce brnąć dalej. Więc wtedy zwykle taki człowiek odkrywa, to może ja muszę się czegoś dowiedzieć, a nie ciągle bełkotać Bogu, co ma robić. To może ja mam być Jego sługą, a nie On moim. To może ja muszę wypełnić Jego polecenia, a nie On moje roszczenia, które Mu zaniosłem w modlitwie, a później zakończyłem modlitwę pretensjami, że nie robi wszystkiego tak, jakbym chciał, w takim tempie, jakbym chciał i w taki sposób, jakbym chciał. Więc myślę, że wielu wierzących ludzi przeżyło tego typu frustracje i problemy. I dlatego też warto wspomnieć o tym, że jeśli chcemy poznać, doświadczyć Boga, musimy zrozumieć tą niebiańską etykietę. Pamiętam, że kiedy byłem na konferencji z Johnem Wimberem, to tkwiło mi bardzo mocno w głowie. Wydarzyła się rzecz, którą zapamiętało wielu uczestników tej konferencji. W którymś momencie jakaś sfrustrowana kobieta zaczęła wrzeszczeć na całe gardło: Jezu, zlituj się nade mną. John Wimber prosił, aby ludzie zajęli się nią, ale wykorzystał też tą sytuację, by o czymś nas pouczyć. I powiedział coś takiego: to nie był głos wiary. Powiedział, to był głos rozpaczy. Bóg nie odpowiada na rozpacz, Bóg odpowiada na wiarę. I wiecie, to była cenna wskazówka dla mnie, dlatego że ja jako świeżo nawrócony człowiek w tamtym czasie, jak coś szło nie tak, to zaraz wchodziłem w stan roszczeń, pretensji, domagania się, rozpaczy. Wiecie, co robi małe dziecko, kiedy nie dostaje od rodziców, czego chce? Kto pamięta, niech zademonstruje. Bardzo małe zaangażowanie, ale to się nazywa taki terroryzm emocjonalny. Musisz zrobić to, co chcę, bo jak nie, to będę wył, wrzeszczał, rozpaczał i cały świat zobaczy, jakim okrutnym i złym rodzicem jesteś. Prawda? Narobię ci obciachu.
Niestety, ale bardzo, bardzo wielu wierzących ludzi w pierwszej fazie swojego chrześcijaństwa posuwa się do podobnych, dziwnych zachowań, myśląc, że w ten sposób coś na Bogu wymogą. To jest kompletna nieznajomość etykiety. Ale to też nie jest temat mego dzisiejszego przesłania. Zwracam tylko uwagę na to, o co naprawdę modlił się apostoł Paweł. On był zachwycony. On się cieszył, że ci ludzie naprawdę wierzą i naprawdę kochają siebie nawzajem. Więc pomyślał, warto im powiedzieć kolejne rzeczy. Warto, żeby jeszcze szybciej wzrastali. Warto, żeby się dorwali do tych wszystkich Bożych skarbów, które są dla nich przeznaczone i nie musieli zbyt dużo marnować czasu na zrozumienie tego, w jaki sposób otworzyć sobie owe drzwi. Więc powiedział im o tym, że potrzebują ducha mądrości i objawienia, dlatego że Bóg chce ich wpuścić przed swoje oblicze. Chce, żeby wszystkie dary, które dla nich ma, na nich spłynęły, ale oni potrzebują to przyjąć we właściwy sposób, nie próbując przeforsować niczego w sposób cielesny i głupi, jak to często jako niedojrzali ludzie robimy. 18 werset. O co jeszcze Paweł modlił się dla Efezjan? Aby Bóg oświecił oczy serc waszych, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Więc apostoł Paweł tutaj daje nam do zrozumienia, że to, co jest dla nas przeznaczone, jest potężne, jest niesamowite. On mówi do tych Efezjan, mówi do Kościoła, który był jednym z najlepiej wyedukowanych kościołów w wczesnym chrześcijaństwie. On mówi, żeby dowiedzieć się naprawdę, co Bóg dla was ma, potrzebujecie objawienia. Nigdy jeszcze tego nie widzieliście i nigdy jeszcze o tym nie słyszeliście, nigdy tego nie zrozumieliście. Potrzebujecie cudu otworzenia waszych wewnętrznych oczu, otworzenia waszych wewnętrznych uszu, abyście zrozumieli, abyście pojęli, jak potężne jest to, co Bóg dla was przeznaczył. To jest niesamowite, ale tak to właśnie wygląda. Bóg chce, abyśmy wchodzili w głęboką relację z Nim. Bardzo często wierzący ludzie poprzestają na takim poziomie: Boże, błogosław moją rodzinę, zadbaj o to, bym miał pracę. Jeśli jestem sama, to nie chciałabym być sama. Jeśli chcę być sam, to Boże, trzymaj ode mnie... Nie, co nie ta modlitwa. Więc bardzo często skupiamy się na takich kwestiach czysto egzystencjalnych, myśląc, że Boże, to jest wszystko to, co jest mi potrzebne. Nie chcę zbyt wiele. Chciałbym być tylko zawsze młody, zdrowy, piękny i bogaty. I w zasadzie na tym moglibyśmy poprzestać. Ale to, o czym pisze apostoł Paweł, to jest coś innego. Apostoł Paweł to człowiek, który oglądał pod swoimi rękoma, jak byli wskrzeszani umarli. Apostoł Paweł to był człowiek, który widział, jak nawracały się miasta. Apostoł Paweł to był człowiek, który widział, jak wychodzą demony z wielu. Apostoł Paweł widział uzdrowienia najbardziej zmasakrowanych przez choroby ludzi. Apostoł Paweł widział prawdziwy ogień Bożej miłości, który spada na ziemię i odmienia całe rodziny, całe miejscowości. Sprawia, że świat zmienia się wokół nas. I on wiedział, że wszyscy mamy dostęp do tej mocy. Apostoł Paweł wiedział, że każdy z tych efezjańskich wierzących jest człowiekiem, który może wejść w pełnię objawienia tego, co Chrystus może przez tę osobę zrobić. Jezus nie powiedział: ci apostołowie, którzy wierzą we mnie, dokonywać będą większych czynów niż ja. On powiedział: ten człowiek, który wierzy we mnie, będzie dokonywał takich czynów jak ja i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca.
I apostoł Paweł, który miał, myślę, dużo większe doznanie i doświadczenie Bożego działania w swoim życiu niż ludzie, do których pisał, on wiedział, że mogą doświadczyć równie dużo, a nawet jeszcze więcej. On wiedział o tym, że jest wiele niezwykłych skarbów, które są w Bogu i są dla nas dostępne, ale to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy przyjąć od Boga Jego etykietę, Jego kierownictwo, Jego sposób wchodzenia w tą rzeczywistość. W zeszłym roku gościliśmy na naszym obozie Dymitra Leo, który opowiedział o różnych ciekawych rzeczach, które Bóg mu pokazał. Na przykład pokazał mu Bóg to, że kiedy robi wielkie wydarzenia ewangelizacyjne w takich krajach jak Pakistan czy tym podobne i wie, że będzie miał wielotysięczne frekwencje, to powinien zadbać o to, aby o ile jest to możliwe, sadzać ludzi ze sobą pod kątem problemów, których szukają rozwiązania. Więc stworzył sektory dla niewidomych, sektory dla ludzi na wózkach inwalidzkich, sektory dla sparaliżowanych, sektory dla głuchoniemych. I kiedy zaczął w ten sposób działać, to w trakcie prowadzenia takich kampanii ewangelizacyjnych widział, że Duch Święty w danym momencie kieruje jego uwagę na określony sektor. I wtedy zaczynał modlić się o ten sektor i czasami kilkadziesiąt osób z bardzo poważnymi problemami dotyczącymi podobnej sfery było gwałtownie jednocześnie uzdrawianych, gdzie kilkadziesiąt osób jednocześnie wstawało z wózków inwalidzkich czy odzyskiwało wzrok w danym sektorze. Dlaczego Bóg go w ten sposób poinstruował? Dlatego, że Bóg chciał tak działać w tym momencie i trudno jest współdziałać z Bogiem, nie odbierając Jego instrukcji. Czy to znaczy, że Bóg działa wyłącznie w taki sposób, że najpierw musimy nazbierać ludzi w większej ilości i pousadzać ich w sektorach? Nie. Ale w tym przedsięwzięciu, który prowadził Dymitr, ważną rzeczą było to, aby Dymitr był posłuszny wobec instrukcji, które Bóg mu przekazuje. Któregoś razu Dawid, chodzi mi o króla Dawida, toczył walkę. Nie było to nowością w jego życiu. To był facet, który miał z takiego militarnego punktu widzenia głowę na karku. Wiedział, jak zrobić ostrą rzeźnię, mając naprzeciw siebie zdeterminowanych wrogów. On wiedział, jak walczyć. Ale Dawid był człowiekiem, który nieustannie pytał Boga o strategię. I któregoś dnia, kiedy Dawid miał stoczyć walkę, zadał pytanie: Boże, co mam zrobić? I Bóg go dokładnie poinstruował. I powiedział: kiedy usłyszysz, jak pojawia się dźwięk, powiedzmy, kroków moich aniołów, to był szelest pośród roślin, to wtedy, gdy to wszystko przejdzie, to ty rusz wtedy. I wiecie, takie dziwne. Przecież to był doświadczony żołnierz. Bóg mógł mu powiedzieć: stary, będę cię wspierał jak zawsze. Ale Bóg chciał jego posłuszeństwa. Ktoś, kto nie jest gotów do posłuszeństwa, nie jest również gotów do błogosławieństwa. Chcielibyśmy błogosławieństwa bez posłuszeństwa. Ale kiedy zaczynamy być wrażliwi na głos Ducha Świętego, dzieje się tak, że cieszymy się, kiedy możemy być Bogu posłuszni, bo wiemy, że nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego Bóg chce, żebym zrobił coś w określony sposób, to jednak wyniknie z tego błogosławieństwo. Kiedy jesteśmy posłuszni, otwieramy się na Boże działanie w sposób o wiele bardziej głębszy niż wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni. I do tego wszystkiego potrzebujemy mieć otwarte i wrażliwe swoje duchowe serce, swoje duchowe oczy, swoje duchowe uszy, bo jeśli nie pozwolimy Bogu do siebie przemawiać, jeśli nie nauczymy się Jego słuchać,
to nasze życie z Bogiem będzie takie bardzo urojone. Strasznie smutnie wyglądają takie pary, które postanowiły zacząć być ze sobą, postanowiły się pobrać, ale jedna strona nie interesowała się tą drugą stroną, a ta druga dla odmiany też się nie interesowała. Więc później pobierają się i okazuje się, że się kompletnie nie rozumieją, że kompletnie nie wiedzą, o co chodzi tej drugiej osobie. Kompletnie nie wiedzą też, jak się tego dowiedzieć, ale stoją przed pewnym faktem i zaczyna się męczarnia zamiast radość z tego, że weszło się w związek. I myślę, że ludzie, którzy próbują żyć z Bogiem po swojemu, to ludzie, którzy bardzo często doświadczają frustracji, a nie radości wynikającej z tego, że weszliśmy w relację z Bogiem. Myślę, że jest coś, na czym musimy się skoncentrować. Tym czymś jest poznanie Go takim, jakim On jest. To, co jest ciekawe, to to, że Bóg ma tyle języków, ilu ludzi. To znaczy, Bóg potrafi do ciebie przemówić takim językiem, jaki jesteś w stanie zrozumieć. Czy zdarza się wam spotykać z takimi ludźmi, z którymi nie wiesz, jak się dogadać? Tłumaczysz? Nie działa. Wrzeszczysz? Nie działa. Pokazujesz na przykładach? Nie działa. Robisz wszystko, co tylko możesz? Nie działa. Bywa. Bywa, że są ludzie, z którymi nie umiemy się dogadać. Ja jestem z natury flegmatykiem. Bardzo często, takie dziwne mam przyzwyczajenia, chciałbym, żeby rzeczy były logiczne. Dla wielu bliźnich logika jest wartością bardzo mocno przereklamowaną. I wiecie, nie zawsze, nie ze wszystkimi jest mi łatwo się dogadać. Ale Bóg jest w stanie przemówić do każdego z nas rozumianym przez nas językiem. To jest tylko kwestia tego, czy naprawdę nam na tym zależy. Dlaczego apostoł Paweł modlił się o to, by wszyscy ci Efezjanie doświadczyli Boga w głębszy sposób? Dlaczego modlił się o to, aby otworzyły się ich oczy, uszy, aby mieli ducha mądrości i objawienia ku poznaniu tego wszystkiego, co Bóg dla nich przygotował? Dlatego, że on wierzył, że Bóg jest tak wszechmogący, że bez względu na to, jak skomplikowany sposób myślenia ma dana osoba, to jednak Bóg jest w stanie do tej osoby przemówić jej językiem. Więc my często, słysząc różne świadectwa, czytając różne książki, myślimy sobie, o, ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Ja to jestem jakiś inny. Jak jesteś kobietą, to nawet myślisz sobie, ja to jestem jakaś gorsza. Więc to jest takie bardzo, bardzo naturalne myślenie, kiedy nasz system porównawczy chwyta rzeczy, które nie pasują do rzeczywistości, której doświadczamy. Ale to, co potrzebujemy zrozumieć, to to, że Bóg jest naprawdę w stanie dotrzeć do ciebie. To jest kwestia tego, czy ty tego chcesz, czy tego pragniesz. Czy jesteś gotowy, gotowa powiedzieć Bogu, naprawdę mi na tym zależy? Będę wsłuchiwać się w Twój głos. Będę próbował to rozpoznać. Będę w tym osobą wytrwałą. Nie zrezygnuję. Nie powiem, to nie działa. Bo skoro Paweł modlił się o to, aby wszyscy ci Efezjanie doświadczyli tego ducha mądrości, objawienia, to dotyczy również kogoś takiego jak ja. Pomyśl o tym przez chwilę, czy twoje problemy są większe niż Boża Wszechmoc. No nie. Bóg naprawdę chce do nas mówić. Naprawdę chce nas prowadzić, naprawdę chce nami kierować. I ja widzę w tej modlitwie apostoła Pawła, a apostoł Paweł jak troskliwy ojciec, jak ktoś, kto
naprawdę bardzo mocno kochał owych Efezjan. Modlił się dla nich o to, co uważał, że jest najważniejsze. Więc kiedy stanął przed Bogiem i miał powiedzieć coś w sprawie Efezjan, to powiedział mu: Boże, jak bardzo mi zależy na tym, aby oni uświadomili sobie, co jest dla nich możliwe. Boże, oni nauczyli siebie kochać nawzajem. Oni nauczyli się wierzyć. I oni teraz powinni mieć doświadczenie we wszystkich Twoich bogactwach, jakie masz dla nich. Czy to brzmi ciekawie? Ta modlitwa została zapisana w liście do Efezjan i jest czytana przez nas, dlatego że list do Efezjan, będąc Słowem Bożym, zawiera w sobie treść ponadczasową. To nie dotyczy tylko Efezjan. To dotyczy nas również tak samo. I owe słowa wyrażają Bożą naturę. Wyrażają to, na czym Bogu zależy, jeśli chodzi o ciebie. Bóg chce, abyś miał poznanie, zrozumienie, objawienie, które pomoże ci zbliżyć się do Niego, tak by twoje doświadczenie Boga stało się nieporównywalnie większe. On tego chce. Jaki On jest? Jedną rzecz mogę powiedzieć i jest pewna. Inny niż myślimy. Zwykle każdy kolejny kawałek realnego poznania Boga odkrywa nam Go w sposób zupełnie inny niż nasze wyobrażenia. Inny to nie znaczy, że zostaniemy rozczarowani. Będziemy zaskoczeni tym, że Bóg jest lepszy niż nasze najlepsze wyobrażenia na Jego temat. Co roku, kiedy głoszę, zdarza mi się powiedzieć, że wiem teraz, że Bóg jest o wiele lepszy niż kiedykolwiek o tym wiedziałem. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo co roku jest to aktualne. Wiem coś więcej o Nim dzisiaj, niż wiedziałem 5 lat temu. Doświadczyłem Go głębiej, niż doświadczyłem Go, nie wiem, 3 lata temu. Jest tak, że nasze życie z Nim będzie zaskakiwało nas, gdy będziemy Go doświadczać w sposób realny. Do tego potrzebujemy pewnego poznania. I o to Paweł się modlił. I tego Bóg pragnie dla ciebie. Kwestia, czy nasze pragnienia i Jego pragnienia zgadzają się ze sobą i idą w tym samym kierunku. Jeśli chcesz poznać Boga głębiej, jeśli chcesz się do Niego zbliżyć, to masz niesamowitego sprzymierzeńca, który może pomóc ci w tej sprawie. Duch Święty jest gotów cię poprowadzić. Duch Święty jest tym, który weźmie ciebie za rękę i przeprowadzi ciebie przez tą etykietę, jeśli będziesz wrażliwy na Jego głos. Jeśli naprawdę nam na tym zależy, znajdziemy głębsze doświadczenie Boga.